Przeganiamy kufry. Przegoniajcie. Tak, kilka takich tekturkowych białych kartek, tasiemki biało-czerwone, no i zwykłe paseczki takich białych kartek, żeby zrobić właśnie ten ślimaczek taki w środku. Są to kotyliony, które symbolizują dzień 3 maja. Kotyliony przechodnią wpinały uczennice ze szkoły podstawowej nr 7 w Cieszynie. Niektóre ubrane były w strój cieszyński. No, szkoła podstawowa nr 7 słynie z tego, że edukacja regionalna jest tam bardzo popularna. Dziewczynki nie wstydzą się, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiedzą, jak ten strój wygląda. A jeżeli nie mają prywatnych, to jednak jest kostiumeria w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, można wypożyczyć. Korzystamy z tego i zawsze jesteśmy piękne. A przy okazji to propagowanie ten świąt patriotycznych, to może być sprawa dyskusyjna, ale mała ojczyzna jest jedna. Znaczy, no jak my podchodzimy do osób, to zazwyczaj mówimy, że zapraszamy do uczczenia także święta patriotycznego 3 maja. A podobnie jak we Francji, w Austrii, no musimy obchodzić swoje święta narodowe. Bardzo się cieszymy, że możemy coś takiego dostać. Dziękujemy pięknie. Jesteśmy szkołą, która jest malutką szkołą, ale która jest taką bardzo patriotyczną szkołą. I chciałam, że tak powiem, jeżeli mogę dodać, ten ślimaczek w środku, o którym Karolinka mówiła, to jest właśnie taki symbol cieszyńskiego filigranu. Chcieliśmy zawrzeć nie tylko ten patriotyzm taki narodowy, ale nasz patriotyzm tutaj lokalny, cieszyński. Stąd właśnie pomysł tego ślimaczka w środku. Od dawna, od Choraka, od początku złotnictwa tu na naszym terenie mamy piękne elementy, którymi możemy się szczycić i one są typowo nasze. I to jest właśnie filigran. Taki fragment minimalny, wiadomo, w uproszczonej formie. Ale choczki cieszyńskie i w stroju cieszyńskim możemy to spotkać wszędzie. Dlatego to jest ten mały element takiego jeszcze takiej edukacji teraz. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbyła się patriotyczna majówka w Domu Narodowym. Tu rozmawialiśmy z panią dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Majówka, 3 maja tradycyjnie, jak co roku 3 maja odbywa się składanie kwiatów pod tablicą, która upamiętnia pierwsze władze lokalne Śląska Cieszyńskiego. Później z reguły na rynku udaje nam się przeprowadzić takie śpiewanie śląskich pieśni patriotycznych związanych też z 3 maja. No i tradycyjną grochówkę. Ponieważ dzisiaj niestety nam pogoda nie dopisała, zapraszamy do Domu Narodowego, gdzie na dużej sali odbywa się dzisiaj to śpiewanie. W Domu Narodowym spotkaliśmy młodzież z cieszyńskich szkół. Reprezentujemy drugie liceum Kopernika z Cieszyna. Oraz harcerzy. No, z cieszyńskiego kupca ziemi cieszyńskiej tutaj. Będziemy śpiewać sobie. Piosenki patriotyczne, a konkretnie 6, między innymi Kaliny Maliny. Oczywiście. Jeszcze takie piękne śpiewniki, jakie żeśmy otrzymali. 11 listopada też byliśmy na rynku, była piękna pogoda, także już jeden śpiewnik mamy, teraz mamy drugi do kolekcji. Ale jest bardzo piękny, nie wiem, czy Państwo żeście widzieli, to już jest drugi, no więc jest z czego czytać, jak ktoś nie zna namawiać. Sądzę, że to jest potrzebne, gdyż pobudza to w patriotyzm wśród ludzi. Bardzo lubię śpiewać patriotyczne pieśni. A tak rzadko to się niestety zdarza i ogromnie zazdroszczę Czechom, którzy naprawdę są bardzo rozśpiewani, a u nas to jest coraz Na zakończenie powróćmy jeszcze do 3-majowej grochówki. A grochówka i śpiewanie to taka harcerska tradycja? Bardzo, jak najbardziej po naszej linii, także cieszymy się.